Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremy, ale dzisiaj jestem moi drodzy Spider-Manem, ponieważ jest moi drodzy naprawdę mega akcja, ponieważ jak pewnie wiecie, mały Sirenhead, który wykluł się z jaja w naszej szkole, zaczął moi drodzy atakować wszystko i porwał wszystkich zadymiarzy z naszej szkoły, moi drodzy, wszystkich kolegów porwał i moi drodzy, dzisiaj ja przychodzę jako Spider-Man, aby moi drodzy odbić moich kolegów z rąk, moi drodzy, małego Sirenheada, więc pamiętajcie, aby teraz zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu, który jest wasz ulubiony superbohater. Moi drodzy, i pamiętajcie też, aby wbić na mój serwer jeremy.csrv.pl wersja 1.14.4, więc pamiętajcie o tym i słuchajcie, moi drodzy, lecimy, bo dzisiaj naprawdę będzie jazda i zobaczcie, kto tam chodzi, moi drodzy, tam jest wielki Sirenhead, który chyba został przyzwany przez tego małego bobasa, który się wykluł z jaja, moi drodzy, i pilnuje szkoły, gdzie mają za zakładników, moi drodzy, El Prima, Broka i jeszcze wielu innych zadymiarzy, więc muszę im pomóc, muszę ich uratować, moi drodzy, ale muszę to zrobić tak, żeby oni, moi drodzy, mnie nie złapali, ponieważ coś czuję, że ten Sirenhead naprawdę chce mnie zniszczyć i chce mnie zabić, więc się ukryję w ogóle za kaktusem, o ile mi to coś w ogóle pomoże. Ale dobra, moi drodzy, słuchajcie, raz się żyje, lecimy z tym koksem, jedziemy, moi drodzy. Spróbujmy się przedostać jakoś, chyba będę musiał z nim jakoś porozmawiać, moi drodzy, ponieważ coś czuję, że naprawdę nie przemknę mu i nie włamię się do tej szkoły, gdzie jest mały Sirenhead. W każdym razie, dobra, moi drodzy, słuchajcie, on tam jest, moi drodzy, wielki Sirenhead, zobaczcie na niego i muszę, moi drodzy, jakoś do niego zagadać, albo coś chyba z nim zrobić. Ale pamiętajcie, moi drodzy, że jestem Spider-Manem i mam, moi drodzy, moje nici, w którymi mogę strzelać oraz łapać innych. W każdym razie, dobra, moi drodzy, słuchajcie, naprawdę się boję, co będzie, jak podejdę tego Sirenheada. Czy on mnie od razu nie załatwi, a jak coś, moi drodzy, ja uciekam na nici. W każdym razie, dobra, słuchajcie, podejdę do niego. Zobaczymy w ogóle, co się takiego stanie. Uwaga, uwaga, moi drodzy, zaraz podchodzimy. O nie, nie, moi drodzy, to będzie straszne, zobaczcie na jego doki. Dzień dobry, proszę pana. Boże, moi drodzy, co to w ogóle jest? Dzień dobry, Odsuń się stąd. Odsunąć. Jeśli chcesz żyć. Jeśli mam się odsunąć stąd, jeśli chcę żyć? Panie Sirenheadzie. Tak. Przepraszam, bo wie pan, czy jest jakaś szansa, żeby się dostać do tego budynku? Nie ma żadnej mowy. Nie ma żadnej mowy. Dostaniesz się. Co, nie dostanę się? Kurczę, mój drodzy, co ja mogę zrobić? Dobra, to elo, panie Sirenheadzie, elo, w takim razie, bo to muszę jakoś tutaj się przemknąć w ogóle, zobaczymy, czy coś to radę. O nie, on mnie goni, nie, mój drodzy, nie, dobra, panie Sirenheadzie, nie, dobra, spokojnie, panie Sirenheadzie, spokojnie. Musi być jakaś szansa, żebym ja się tam dostał, czy mogę coś, co pan ode mnie chce, proszę, nie, dam wszystko, zapłacę panu, cokolwiek, jakieś ubezpieczenie, cokolwiek, jest jakaś szansa? Zastanowię się. No to niech pan się zastanawia, bo ja naprawdę, ja muszę się dostać do środka, to jest dla mnie bardzo ważne, panie Sirenheadzie, nie wiem, kto pana wynajął, ale błagam, jest jakaś szansa? Jest. Panie Sirenheadzie, może lubi pan pieniądze, bo ja mam, wie pan, ja mam pieniądze, proszę pana. Niech pan zobaczy, mam tutaj 100 dolarówki, mam tutaj 50 dolarówki, czy jest jak, może pan chce ode mnie, proszę, niech pan łapie. Da pan 1000. Dobra, panie Sirenheadzie, niech pan trzyma, ma tu pan więcej, ja dam panu wszystko, naprawdę co mam, moje do tych wszystkie fundusze. Proszę, ma pan chyba 5000, proszę, mogę wejść? To jest bardzo ważne, mogę wejść? Nie może. Jak to nie mogę? No nie, panie Sirenheadzie, bierz pan to pieniądze, panie Sirenheadzie, pieniądze. Tu są da pieniądze. Pan 10 tysięcy. No ale ma pan tu 10 tysięcy, no panie Sirenheadzie, no. Tu ma pan, dobra, bierz pan, dobry Sirenhead, pieniądze, dobre. Poczekaj. Pieniądze. Co mam poczekać? Nie, panie Sirenheadzie, panie, spokojnie. Boże, moi drodzy, nie, ja wbijam się, dobra. Jest ta dziura, dobra, moi drodzy, słuchajcie, udało mi się przymknąć. Nie ma go tutaj, dobra, moi drodzy, słuchajcie, czekajcie, zamuruję, tylko żeby nie mógł tutaj wejść pan Sirenhead, dobra. Zamuruję te wszystkie okna tutaj pajęczynami, żeby mógł, moi drodzy, odbić moich kolegów. Moi drodzy, słuchajcie, tu jest taki problem, ponieważ nie wiem, gdzie ich trzyma ten mały Sirenhead, moi drodzy, gdzieś ich tutaj trzyma. W pracy, bo zobaczcie, was nie zabije. Zobaczcie, on tu jest! On jest tutaj, ale zobaczcie, moi drodzy, on jest już większy, on chyba, moi drodzy, się trochę powiększył ten Sirenhead, zobaczcie, urosły mu chyba te syreny, w każdym razie, zobaczcie, o nie, dobra, moi drodzy, słuchajcie, muszę szybko wyjść i zobaczyć, gdzie ich trzyma, więc słuchajcie, muszę teraz jeszcze raz tędy chyba wyjść, dobra, moi drodzy, słuchajcie, wyjdę tędy, tego Sirenheada już mam nadzieję, że on gdzieś poszedł, zobaczcie, czy ich tam w ogóle trzyma, moi drodzy, zobaczmy w ogóle, zobaczcie, tu jest krata i oni, i zobaczcie, oni tam są, moi drodzy, oni są tam, o nie, on tu patrzy, zobaczcie, moi drodzy, oni tam są, Brock i El Primo są chyba w tej kratce, dobra, moi drodzy, słuchajcie, musimy tam dojść, chyba moi drodzy, od górnego piętra. Więc dobra, moi drodzy, słuchajcie, musimy pójść tam jakoś od góry, ponieważ ten Sirenhead, on tutaj chyba gdzieś patroluje cały czas ten teren. Zobaczmy w ogóle, gdzie on tutaj jest. On jest chyba w środku teraz, gdzieś tam w środku, chociaż nie widzę, ale chyba patroluje. O nie! Tu robi. Nic nie robię, Boże, moi drodzy, nie, co się dzieje, nie, Boże, moi drodzy. O nie, dobra, muszę to szybko zamurować, bo tu będzie bieg. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, muszę zamurować to swoimi pajęczynami. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, teraz nie przejdzie. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, muszę jakoś się tam dostać i ich uwolnić. Naprawdę sytuacja jest poważna. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj gdzieś jest nasza sala lekcyjna. Gdzieś w tym miejscu, o tutaj. I muszę się teraz przekopać tam, ponieważ, moi drodzy, muszę ich odbić. Ale zobaczcie, tutaj jest to tajemne przejście teamu fajnych, czyli El Prima. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, przyszedłem przez tego niedźwiedzia i oni są właśnie za tą ścianą. O tutaj są. Spróbuję zrobić, moi drodzy, jakiś przekop i spróbujemy się do nich przekopać.
spać i zaraz zobaczymy w ogóle, czy oni tam dalej będą, ale dobra, naprawdę musimy się brać do roboty. Zobaczcie, moi drodzy, są tam! Zobaczcie, moi drodzy, są tam! Są tam! Brock El Primo! Brock, to ja! To ja, stary, to jestem... Ja, Jeremy, twój kumpel. Stary, jestem dzisiaj Spider-Manem. Nie ma tu El Prima. Nie ma tu... O co ci chodzi? To ja jestem, stary. To nie Sarenhead, to ja. Idę wam pomóc, stary. Słuchaj, jestem Spider-Manem dzisiaj. I słuchajcie, gdzie on jest? Gdzie jest Sarenhead? Idę was uratować. Po lewej stronie jest Sarenhead. Dobra, moi drodzy, tam jest gdzieś Sarenhead. Musimy tam jakoś przyjść. Słuchajcie, potrzebuję coś, żebyś tam przekopać. Dobra, Brock, słuchaj. Stary, on jest tam. On jest chyba tam gdzieś tam. Dobra, słuchaj, stary. Co wy robicie w ogóle? Gdzie jest El Primo, stary? Gdzie jest El Primo? Nie ma El Prima. Gdzie on jest? On tu jest pod. On pod kop robi? Słyszę coś. Nie. Co wy tu robicie? O nie, dobra, słuchajcie. Muruję go. On tu jest, moi drodzy. Sarenhead tu jest. Dobra, muszę go zamurować, moi drodzy. Muruję to wszystko. Słuchajcie, idę wam pomóc. Słuchajcie, jak tam ten podkop w ogóle wam idzie? No mówię. Dobra, stary, do rzeczy. Jestem tutaj z wami. Gdzie jest? Tu robicie podkop? Czy gdzie robicie ten podkop? Nie robiłem żadnego. Dobra, stary, przecież wiem, że to jest podkop. El Primo, to ja, stary, El Primo. El Primo, szybko musimy uciekać. Sarenhead do nas idzie. El Primo, stary, to ja, Jeremy, twój kumpel. Jestem Spider-Manem. Nie, stary. Dobra, stary. Dawaj. Nie jestem pająkiem. Słuchaj, stary, idę wam pomóc. Dobra, słuchajcie, musimy to zamurować i idę, słuchajcie, zamurować to pajęczynami. A wykopcie dalej. Dobra, słuchajcie, dobra. Zaraz tutaj dotrze Sarenhead. Muszę tutaj wszystko zamurować. Okej, moi drodzy, muruję tutaj wszystko pajęczynami. Dobra, on już tutaj kopie, a ja do was lecę. Słuchajcie, ej, pomóżcie, no ej, co wy robicie, no? Jestem z wami. No. Dobra, słuchajcie, opuszczam się już na pajęczynie i lecimy. Słuchajcie, panowie, chłopaki, lecimy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w tajnej bazie teraz. Stary, jesteśmy w tajnej bazie. Dobra, jesteśmy w tajnej bazie. Zamuruję tutaj, daję pajęczyną. I dobra, jesteśmy tutaj, okej. Okay. Słuchajcie, gdzie idziemy? Tutaj w ogóle nie ma żadnego przejścia. Stary, gdzie tu jest jakieś przejście stąd? Przejście? Nie wiem. Dobra, chodźmy w takim razie tędy. Dobra, tutaj w takim razie. Dobra, chodźmy tutaj. O, tutaj, zobaczcie, tutaj, mamy przejście, tylko jaki teraz. Tutaj jest przejście. Gdzie? O, dobra. Nie, mechanizm nie działa, stary, no. Ale trzeba to rozwalić. Dobra, uwaga, uciekamy stąd. Dobra, słuchajcie. Dobra. Nie, jesteśmy. Dobra, o nie. O nie ma jednej drabinki, potrzebujemy tu drabinkę. Mam jedną drabinkę z tobą. Dobra, stary, połóż ją tutaj. Dobra, jest. Dobra. Idziemy i słuchajcie, i przez okno. Uciekamy, szybko. Nie siadaj, uciekamy, szybko, chodźcie tutaj, chodźcie za mną. Chodźcie za mną, szybko, tutaj chodźcie za mną. Pójdziemy do internatu w ogóle szkolnego, tam gdzie śpimy. Chodźcie do mojego sypialni. Ale mimo tych nubków, a co mnie nie może. Dobra, i chodźcie tutaj, w każdym razie, dobra, słuchajcie. Jesteśmy uratowani, na razie jeszcze tutaj tylko zamuruję. Idę się z nim zmierzyć, moi drodzy, idę go załatwić. Nie ma tak, stary, masz jakiś miecz? Nie, da się rady. Masz jakiś miecz? Mam łopatę. Dawaj mi łopatę i jadę na niego i go załatwię, okej? Dobra, moi drodzy, słuchajcie, lecę na niego. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, this is Sparta, lecimy na nich, nie ma co. Lecimy na niego, moi drodzy. Dobra, moi drodzy, lecimy, gdzie on jest w ogóle? Tu jesteś, Sarenhead, czego ty chciałeś od nas? Chciałem was zniszczyć. A więc tak się bawisz, dobra, moi drodzy, jedziemy typa, jedziemy jego, moi drodzy, jedziemy go, tak nie będzie. Dobra, moi drodzy, ja mam łopatę, zaraz pada. O nie, zeszła mi łopata, moi drodzy. Dobra, lecimy z nim. Dobra, moi drodzy, mamy go, moi drodzy, Sarenhead. Naprawdę, udało mi się go pokonać. Naprawdę, a w ogóle, gdzie jest duży Sarenhead, zobaczmy. Chyba go w ogóle nawet nie ma już. Nie ma, moi drodzy, nie ma dużego, duży zwiał, moi drodzy. Udało nam się, jesteśmy uratowani, moi drodzy. Udało mi się jako Spider-Manowi go załatwić. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, aby teraz dać łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i wbijcie, pamiętajcie, na kolejny film, moi drodzy, z tej serii. Więc do zobaczenia, żegnajcie, cześć. I pamiętajcie, aby napisać, który jest wasz ulubiony superbohater. Pa, pa.